Może nie jest to oczywiste, kiedy patrzycie na te trzy równania, ale są to dokładnie takie same równania. Mają tylko inną postać. Zostały trochę algebraicznie zmanipulowane. To pierwsze równanie to równanie kwadratowe albo funkcja kwadratowa w postaci tak zwanej ogólnej. To jest postać ogólna. Środkowe to równanie kwadratowe w postaci iloczynowej, bo jest to iloczyn trzech różnych w tym przypadku wyrażeń. A to równanie po prawej ma postać, na której się w tym filmie skoncentrujemy. To jest tak zwana postać kanoniczna. Jak przekształcać równanie kwadratowe z jednej postaci w drugą, pokażemy w przyszłości w innych filmach. W tym filmie zajmiemy się zaletami zapisywania funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Jak zapewne pamiętacie z innych filmów, jeżeli mamy funkcję kwadratową, czyli funkcję drugiego stopnia, czyli y równe jest pewnemu wielomianowi drugiego stopnia zmiennej x, to wykresem takiej funkcji jest parabola. W układzie współrzędnych xy parabola jest symetryczna osiowo względem prostej równoległej do osi y, posiada ramiona, tak możemy je nazwać, i posiada wierzchołek. I parabola może być skierowana wierzchołkiem w górę lub wierzchołkiem w dół. Innej możliwości raczej nie ma. Ta konkretna parabola jest skierowana wierzchołkiem w dół i powiedzmy, że wygląda ona mniej więcej tak. Jak dojdziecie do wprawy, to będziecie na pierwszy rzut oka od razu wiedzieli, czy parabola jest skierowana wierzchołkiem w górę czy w dół. Ramiona w górę, wierzchołek, czyli ten punkt w dół. W wierzchołku funkcja osiąga minimum. Akurat ta konkretna. I wierzchołek jak każdy punkt na płaszczyźnie w układzie współrzędnych XY ma swoją współrzędną X i ma swoją współrzędną Y. I niezaprzeczalną zaletą postaci kanonicznej jest to, że bezpośrednio można z niej odczytać współrzędne wierzchołka. W jaki sposób? Żeby się o tym przekonać, przeanalizujmy szczegółowo postać kanoniczną. Przepiszmy to równanie jeszcze raz i przyjrzyjmy się tej części równania w nawiasie x plus liczba i cały nawias do kwadratu. Wartość tej części równania nigdy nie będzie ujemna. Obojętnie co podstawimy za x, jeżeli podniesiemy wyrażenie wewnątrz nawiasu do kwadratu, to nigdy nie będzie to wartość ujemna. Albo inaczej mówiąc, zawsze będzie to wartość nieujemna, czyli dodatnia albo równa 0. Co z tego wynika? Tu mamy wartość nieujemną, mnożymy ją razy liczbę dodatnią w tym przypadku, czyli całe to wyrażenie zawsze będzie większe lub równe 0. Jeżeli spojrzymy na równanie od drugiego końca, to wartość funkcji, czyli y, zawsze będzie równe Minus 27 albo więcej, czyli minimalna wartość funkcji to minus 27. To jest na wykresie minimalna wartość funkcji. I zdarza się to wtedy, kiedy całe to wyrażenie równe jest 0, czyli kiedy do minus 27 niczego nie dodajemy, albo mówiąc inaczej, dodajemy 0. Kiedy wartość tego wyrażenia równa jest 0? Wtedy, kiedy x plus 2 równe jest 0. W takim razie, jeżeli chcemy znaleźć współrzędną x wierzchołka paraboli, czyli dowiedzieć się, dla jakiego x funkcja osiąga wartość minimalną, wiemy już, że równą minus 27, to musimy znaleźć x, dla którego x plus 2 równe jest 0. Nic prostszego, odejmujemy 2 od obydwu stron i otrzymujemy x równe minus 2. Czyli współrzędna x wierzchołka to minus 2. Wiemy już, że współrzędna y wierzchołka, czyli wartość minimum funkcji, to minus 27, bo kiedy x równa jest minus 2, to ta wartość wynosi 0 i y równa jest minus 27. Współrzędne wierzchołka paraboli to minus 2 i minus 27. I mam nadzieję, że widzicie już, że z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej bardzo łatwo jest odczytać współrzędne wierzchołka paraboli bez żadnych obliczeń. Zróbmy jeszcze parę przykładów, żeby nabrać wprawy w odczytywaniu współrzędnych wierzchołka z postaci kanonicznej. Niech tym razem parabola będzie skierowana ramionami w dół, czyli wierzchołkiem w górę. y równe jest minus 2 razy x minus 5 do kwadratu plus 10. I jak poprzednio, ta część zawsze będzie nieujemna, ale jest ona pomnożona razy minus 2, czyli ta cała część będzie zawsze niedodatnia. Ujemna albo równa 0. Mniejsza lub równa 0 dla dowolnego x, czyli od wartości funkcji równej plus 10 możemy tylko odejmować. Wartość funkcji może być równa 10 lub mniejsza. W takim razie, kiedy funkcja osiąga wartość maksimum, kiedy x minus 5 równa jest 0, kiedy od 10 odejmujemy 0, czyli nie odejmujemy nic. x minus 5 równa jest 0, kiedy x równa jest 5. I to jest współrzędna x wierzchołka tej paraboli. Ile wynosi współrzędna y wierzchołka? Kiedy x równe jest 5, całe to wyrażenie równe jest 0. Od 10 nic nie odejmujemy, więc y równe jest 10. Narysujmy to. x równe 5 leży gdzieś tutaj, mniej więcej. y wierzchołka równe jest 10, tu jest minus 27. Tu jest plus 27, więc plus 10 będzie gdzieś tutaj. Wyszło na to, że skala na osi X jest inna niż na osi Y, ale nie ma to większego znaczenia. Tu leży wierzchołek paraboli o współrzędnych 5, 10. I krzywa wygląda mniej więcej tak. Mniej więcej, nie znamy miejsc zerowych itd., ale z grubsza wykres będzie taki: wierzchołek w punkcie 5, 10 i ramiona skierowane w dół. Jeszcze jeden krótki przykład, żeby się utrwaliło. Uwaga, wymyślamy. Y równe jest na przykład minus pi razy x minus 2,8 do kwadratu i plus na przykład 7,1. Jakie są współrzędne wierzchołka tej paraboli? Współrzędna x to wartość, dla której wyrażenie w nawiasie równe jest 0, czyli 2,8. I jeżeli wartość wyrażenia w nawiasie to 0, to to wszystko też jest równe 0, więc y jest wtedy równe 7,1. Mam nadzieję, że będziecie od dziś darzyć postać kanoniczną funkcji kwadratowej większym szacunkiem, chyba że już to robicie.